ogłoszenia duszpasterskie naszej wspólnoty parafialnej. Przeżywamy się w uroczystość Jezusa Króla całego Wszechświata. Za chwilę zapraszamy dzieci do stopnia ołtarza po błogosławieństwo. W poniedziałek wspomnienie ofiarowania Najświętszej Marii Panny. W tym dniu obchodzi swoje imieniny ksiądz biskup Janusz Zimniak. Pamiętamy w modlitwach o sobie biskupa seniora. We wtorek świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Z tej racji składamy serdeczne podziękowanie naszemu panu organiście oraz orkiestrze, o których pamiętamy w naszych modlitwach. W czwartek wspomnienie świętych męczenników narodu wietnamskiego Andrzeja Durlang, prezbitera i towarzyszy. W sobotę na adorację na godzinę 16 zapraszają matki w modlitwie. W czwartek kancelaria będzie nieczynna z powodu spotkania w grupach. Przyszłą niedzielę, 27 listopada, rozpoczyna się okres Adwentu i Nowy Rok Liturgiczny. Również w przyszłą niedzielę po mszach świętych w ramach Kul Nadziei będzie można złożyć ofiarę do puszek na funkcjonowanie hospicjum w Bielsku Białej. Wizyty kolędowe rozpoczniemy od soboty 3 grudnia. W przyszłą niedzielę będą podane terminy i rejony. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego i prasy katolickiej, szczególnie właśnie w gościu niedzielnym. Jest to, o czym ksiądz proboszcz wspominał w kazaniu, ten atak na naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. W tyle kościoła są takie kalendarzyki ze Słowem Bożym i z komentarzem do tego Bożego Słowa na każdy dzień. Można sobie go nabyć w cenie 10 zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na tace i konto parafialne. W ubiegłą niedzielę mówiliśmy o celach, jakie mamy zrealizować, więc ta ofiara właśnie na ten cel jest przeznaczona. Wszystkim parafialnym gościom składamy podziękowanie za uczestnictwo w tych nabożeństwach. To jest msza święta, ale życzymy Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień, który przed nami, który rozpoczynamy. Niech Chrystus Król prowadzi, umacnia nasze serca, nasze rodziny. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.